Teraz się nagrywa, dobra. No. Franciszek Winkler był człowiekiem pracowitym, zaradnym i gospodarnym. Te zalety szły w parze z uśmiechem fortuny. Piszący o nim wspominają też jego zasługi dla ludności Miechowic, zwłaszcza w okresie epidemii i głodu w 1847 roku, gdyż żywa była pamięć o jego hojności. Franciszek von Winkler zmarł nagle 6 sierpnia 1851 roku w Lublanie, stolica dzisiejszej Słowenii, 2 dni po swoich 48 urodzinach. Jego majątek oszacowano na 6 milionów talarów. Maria Domes Arefin Winkler po raz drugi została wdową, teraz jeszcze bogatszą. Zmarła 2 lata później, w 1853 roku, nie mając dzieci. Cała fortuna przypadła jej pasierbicy Walesce, córce Franciszka i jego pierwszej żony Alwiny Kalide. Waleska Winkler, matka Ewy Tille Winkler, była jedną z najbogatszych panien na wydaniu i z pewnością wielu kawalerów chętnie by ją poślubiło. Ona jednak wybrała bardzo ubogiego pruskiego szlachcica i oficera Huberta Gustawa von Tille i w 1854 roku wyszła za mąż. Urodził się on w 1823 roku, a szlachectwo jego rodziny było tylko trochę starsze od szlachectwa Winklerów. Porucznik von Tille służył w jednym z pruskich pułków na Górnym Śląsku. Na prośbę swojej siostry i jej przyjaciółki Waleski Winkler wziął kilkumiesięczny urlop, aby towarzyszyć obu panom w podróży do Włoch i krajów śródziemnomorskich. Po powrocie z wojaży był już narzeczonym Waleski. Gdy w odpowiedzi na pytanie zwierzchnika o pieniądze na kaucję ślubną na oficerach pruskich ciążył obowiązek płacenia, a porucznik von Tille nie był zamożnym człowiekiem, powiedział, że jego narzeczona ma 6 milionów talarów, uznano go za szaleńca. Miesiąc po ślubie Hubert Gustaw von Tille otrzymał od księcia von Mecklenburg-Schwerin, Tille mieli swoje dobra również w Mecklenburgii, przywilej, na mocy którego mógł połączyć nazwiska i herby swój oraz żony. Tym sposobem nastąpiło połączenie dwóch rodów, z których żaden nie posiadał zbyt długich tradycji szlacheckich. Odtąd nosił nazwisko von Tille Winkler. W 1860 roku rozbudował pałac w Miechowicach, który swoją neogotycką formą miał przydać powagi młodemu rodowi. Małżeństwo było dobrym interesem dla obydwu stron. Hubert Gustaw pomnożył majątek Waleski 5-krotnie. Już 3 lata później kupił posiadłość Kujawy w okolicach Prudnika, a w 1866 roku dobra w Mosznej. Przy jego udziale Katowice w 1865 roku otrzymały prawa miejskie. On też spowodował, że linię kolejową z Wrocławia do Krakowa przeprowadzono właśnie przez Katowice, choć nie była to droga najkrótsza. Dziękuję ślicznie. Proszę sobie zobaczyć. Coś się dowiedziałam przy okazji. No super, proszę sobie zobaczyć. A jak będzie...